życzę. Wzajemnie, dziękuję. Reprezentuje koło gospodyń wiejskich Białe Damy w Podzamczu, gminę Filica, koło gospodyń wiejskich Krzyce, gminę Poręba, koło gospodyń wiejskich Niszczanki, gminę Szczekocinek, koło gospodyń wiejskich Bonowice, gminę Włodowice, koło gospodyń wiejskich w Włodowicach, gminę Zawiercie, koło gospodyń wiejskich w Bzowie, gminę Żarnowiec, reprezentuje koło gospodyń wiejskich w Żarnowcu. Pszczelarzy powiatu zawierciańskiego reprezentują koło pszczelarzy w Zawierciu i koło pszczelarzy w Szczekocinach. Za nimi idą zaproszeni goście wraz z organizatorami 25. jubileuszowych dożynek powiatowo-gminnych, starostą powiatu zawierciańskiego panią Teresą Muchą-Popiel i wójtem gminy i rządze panem Janem Molendą. Proszę Państwa, teraz przed nami oficjalne otwarcie dzisiejszych uroczystości, podczas których będziemy świętować to, co najistotniejsze, czyli to, co wyrasta z naszej polskiej ziemi i to, co sprawia, że na naszych domach, w naszych domach i na naszych stołach każdego dnia możemy jeść chleb z polskiego ziarna. Bardzo proszę orkiestrę Dentą z Giebła o odegranie hymnu państwowego. Do hymnu. Thank you.
po hymnie. Witamy bardzo serdecznie wszystkich Państwa na 25. jubileuszowych dożynkach powiatowo-gminnych w Iżądzach. Patronat nad dzisiejszym wydarzeniem sprawują starosta powiatu zawierciańskiego pani Teresa Mucha-Popiel oraz wójt gminy Iżądze pan Jan Molenda. Zapraszam na scenę gospodarzy dzisiejszej uroczystości, byśmy wspólnie mogli powitać zaproszonych gości. Wielkie brawa, zapraszam bardzo serdecznie. Starosta powiatu zawierciańskiego pani Teresa Mucha-Popiel oraz wójt gminy Iżądze pan Jan Molenda. Szanowni Państwo, serdecznie witamy i zapraszamy na scenę parlamentarzystów, posłów na Sejm Rzeczypospolitej, panią Barbarę Dolniak, pana Waldemara Andzela, pana Roberta Warwasa. Wielkie brawa i zapraszamy na scenę. Witamy jednocześnie asystentów posłów. Serdecznie również witamy i zapraszamy na scenę pana Pawła Ściańskiego, zastępcę dyrektora Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, reprezentującego ministra rolnictwa i rozwoju wsi pana Czesława Siekierskiego. Bardzo serdecznie witamy przedstawicieli województwa śląskiego, których również zapraszamy tutaj do nas na scenę. Witamy bardzo serdecznie pana Mirosława Mazura, wiceprzewodniczącego Sejmiku, panią Aldonę Węgrzynowicz, radną Sejmiku województwa śląskiego, panią Jadwigę Baczyńską, radną Sejmiku województwa śląskiego i oczywiście wielkie brawa. Serdecznie zapraszamy również tutaj do nas panią Aleksandrę Dyle, śląskiego kuratora oświaty w Katowicach. Wielkie brawa i dzień dobry. Zapraszamy również partnerów naszego wydarzenia, pana Romana Dąbrowskiego, reprezentującego Tauron Zielona Energia. Dzień dobry, zapraszamy na scenę. Pana Adama Zaczkowskiego witamy i również zapraszamy tutaj do nas. Pan Adam Zaczkowski jest to zastępca dyrektora Śląskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie. Witamy i zapraszamy panią Justynę Janosik, kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zawierciu, pana Pawła Bartosa, kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zawierciu, również witamy i zapraszamy tutaj do nas, pana Cezarego Barczyka, prezesa i pana Krzysztofa Nowaka, wiceprezesa Lokalnej Grupy Działania Perła Jury. Dzień dobry i zapraszamy tutaj do nas. Cieszymy się, że jest z nami pan Tomasz Ślusarczyk, dyrektor oddziału regionalnego KRUS w Częstochowie. Witamy i również zapraszamy na scenę. Oraz witam i zapraszam pana Tomasza Kucka, zastępcę dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Wielkie brawo i zapraszamy wszystkie wymienione i zapraszane przeze mnie osoby tutaj do nas. Serdecznie witamy i zapraszamy na scenę przedstawicieli samorządu powiatu zawierciańskiego oraz samorządu gminy Iżądze. Zapraszamy bardzo serdecznie panią Marię Milejską, wicestarostę zawierciańskiego, panią Małgorzatę Machurę, członka zarządu powiatu. Zapraszamy pana Jarosława Kleszczewskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Zawierciańskiego, pana Grzegorza Piłkę, członka zarządu powiatu oraz pana Tomasza Dzierżanowskiego, sekretarza powiatu. Wielkie brawa. Zapraszamy na scenę samorząd gminy Iżądze w osobach pani Małgorzaty Wójcik, przewodniczącej Rady Gminy Iżądze, pana Krzysztofa Kawałka, sekretarza gminy, pani Anny Stolarczyk, skarbnika gminy Iżądze oraz pani Agaty Cyganek, przewodniczącej Komitetu Dożynkowego gminy Iżądze. Wielkie brawa. Z radością wielką witamy serdecznie również włodarzy gmin powiatu zawierciańskiego, pana Stefana Pantaka, wójta gminy Kroczyce. Jeżeli Państwo są tutaj wśród nas, to zapraszamy na scenę. Pana Macieja Kaczyńskiego, burmistrza miasta i gminy Łazy, panią Annę Pilarczyk, burmistrz miasta i gminy Ogrodzieniec, pana Artura Janosika, burmistrza miasta i gminy Pilica, pana Ryszarda Spyrę, burmistrza miasta Poręba, pana Jacka Lipę, burmistrza miasta i gminy Szczekociny, panią Dorotę Wnuk, burmistrza miasta i gminy Włodowice, panią Annę Nemś, prezydent miasta Zawiercie oraz pana Grzegorza Scylinę, wójta gminy Żarnowiec. Wielkie brawa.
Proszę Państwa, serdecznie witamy na dzisiejszej uroczystości wszystkich radnych powiatu zawierciańskiego oraz przewodniczących rad gmin, radnych oraz sołtysów z całego naszego powiatu. Witamy przedstawicieli służb zespolonych, inspekcji i straży, komendantów Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej i Policji Powiatowej, Jurajskiej Grupy GOPR, Dyrekcję Szpitala Powiatowego w Zawierciu, Dyrekcję Zawierciańskiego Sanepidu i Inspektoratu Weterynarii, Dyrekcję Powiatowego Urzędu Pracy, naczelników starostwa i przedstawicieli innych instytucji wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych. Witamy nadleśniczych nadleśnictw Koniecpol, Siewierz i Olkusz. Witamy przedstawicieli instytucji działających na rzecz wsi i rolnictwa, delegatów Śląskiej Izby Rolniczej, członów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność, przedstawicieli spółdzielni mleczarskich, przedstawicieli Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie oraz Biura Powiatowego w Zawierciu, przedstawicieli Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie oraz Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zawierciu, przedstawicieli Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, przedstawicieli KRUS, przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia. Wielkie brawa. Niemniej gorąco witamy wszystkich zaproszonych gości, media, sponsorów, a przede wszystkim serdecznie i gorąco witamy osoby, dla których dzisiejsze spotkanie się odbywa. Witamy rolników powiatu zawierciańskiego. I tutaj również Państwa proszę o ogromne brawa. Proszę wybaczyć, jeśli ktoś z Państwa nie został wymieniony. Wszystkich Państwa witamy bardzo, bardzo serdecznie. A teraz już prosimy Pana Wójta, Wójta Gminy i Żądzę, Pana Jana Molendę o zabranie głosu. I oczywiście brawa dla Pana Wójta. Szanowna Pani Starosto, Szanowni Parlamentarzyści, Szanowni Radni Wojewódcy, wszyscy przybyli, moi koledzy samorządowcy. Ja nie zostały przywitane tutaj służby mundurowe, to ja je witam z całego serca, komendantów PSP i Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji, jak również Nadleśnictwa, bo jesteście naprawdę, bo dzisiaj też było wydarzenie, nie wiadomo jak się zakończy, jak słyszeliście w telewizji, druhowie, no nie druhowie, funkcjonariusze właśnie Straży Pożarnej w pożarze w Poznaniu. Tam nie wiadomo do końca, co będzie i myślę, że jesteśmy razem z nimi, żeby wszystko było jak najlepiej. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie otworzyć te 25. dożynki jubileuszowe i cieszę się, że odbywają się one w gminie i rządzę w najmniejszej gminie powiatu zawierciańskiego. Jest to najmniejsza gmina, ale co mogę tutaj powiedzieć? Jest to gmina, Szanowni Państwo, typowo rolnicza, bo większość się utrzymuje z rolnictwa i pracuje na rzecz rolnictwa. I można powiedzieć, że w gminie i rządze 100% pól jest uprawnych. Praktycznie nie mamy żadnych ugorów tutaj. Także myślę, że to miejsce na 25. jubileuszowe było idealnie wybrane, Szanowni Państwo. I z tego się bardzo cieszę. Jestem zadowolony i bardzo jest mi miło Państwa gościć. Myślę, że to jest wstęp do dalszej zabawy, ale Szanowni Państwo, to są rzeczy ważne. Wiem, że Szanowni Państwo, muszę się odnieść do rolnictwa, bo w tym roku to rolnictwo było ciężkie dla rolników, bo może naszej gminy nie dotknęły żadne tutaj te kataklizmy, jak wcześniej niektóre gminy susza, a ostatnio też gradobicie przeszło przez teren tutaj naszego powiatu zawierciańskiego, szczególnie przez gminę częściowo Szczekociny i Kroczyce. Oczywiście łączymy się z tymi rolnikami tutaj i solidaryzujemy, bo Szanowni Państwo, i myślę, że ta pomoc, jak ksiądz powiedział, ten apel wysłuchujemy. Ja z Panem Burmistrzem będę rozmawiał, już rozmawiałem z wójtem gminy Słupia, gdzie jest tam. Myślę, że od nas rolnicy na pewno, ale to na pewno, Szanowni Państwo, dadzą pewne płody rolne, ażeby ich wspomóc, bo ta solidarność rolnicza w tym czasie i w tym okresie, Szanowni Państwo, musi być. Bo jeden drugiemu musimy pomagać i tą solidarność widzieć. Bo to są, Szanowni Państwo, rzeczy jak najbardziej ważne. Ja mówię, ja chylę czoła zawsze przed rolnikami, nie wstydzę się tego. Można powiedzieć, że pracowałem na roli i nigdy się tego nie wstydziłem, nie zabierałem, bo od małego dziecka byłem związany ze wsią
i się wychowałem w typowo chłopskiej rodzinie, szanowni państwo. Ale no już takie koleje losu. Nieraz to jest rolnikiem, ktoś gdzieś tam awansuje i zostaje. I myślę, że jak w Ameryce od płucy buta do milionera, tak od rolnika, można powiedzieć, pastucha do wójta. O, na przykład. Tak się stało w gminie i rządzę, szanowni państwo. Ale nie ma się czego wstydzić, bo jak to mówią, żadna praca nie hańbi. Ja dziś chylę czoła przed rolnikami, bo uważam, że to jest najcięższa praca, jaka może być na roli. Bo widzimy, że nie tylko od nas zależy tą pracę rąk ludzkich na co dzień i możemy wypracować. Nadchodzi od z góry jeden kataklizm i ta praca idzie, proszę państwa, na marne. Mówię, inne zawody mają dach nad głową i nie są tak narażone na takie niebezpieczeństwa pogodowe. Rolnik w każdej chwili, mówię, pomimo swojej wytężonej pracy, tego potu ludzkiego, jaki wlewa w tą rolę, bo ta rola to nie tylko, mówię, nawozy, ale pot ten rolnika. To się liczy, bo on naprawdę wkłada serce i wszystko, co jest tylko możliwe. I tutaj dziękuję rolnikom z terenu gminy Żądze, ale myślę, że z całego powiatu dziękuję bardzo za wasz całoroczny trud, za wasz wysiłek, za wasze poświęcenie, za wasze przywiązanie do ziemi, bo naprawdę jesteście wielcy i to doceniam. I życzę wam z całego serca wszystkiego dobrego, bo jak to mówią na dożynki, niektórzy ludzie z miasta postrzegają dzisiaj przez piękne wieńce dożynkowe, ale to nie tylko święto, ale to praca cały rok. Ja panią z KGW jak zwykle chcę podziękować za te piękne wieńce dożynkowe, bo są one przepiękne i naprawdę można się nimi poszczycić. Co jeden to ładniejszy i wiem, że to też bez pracy nie ma kołaczy i żeście wielki trud i wysiłek to, szanowne panie, wniosły i doceniam to wszystko. Pani starosto, dziękuję także pani i pani służbom za wzorową współpracę, która w tych dożynkach miała miejsce. Mogłem na państwa liczyć, na pomoc, na wszystko, na doradztwo. Dlatego panie starosto, z tego miejsca dziękuję bardzo. Życzę wszystkiego najlepszego pani staroście i jej służbom, wszystkim całemu zarządowi, radzie powiatu. Dziękuję oczywiście także i paniom z kół gospodyń wiejskich, dziękuję moim paniom z kół gospodyń wiejskich, bo one też wkładają wielki trud i wysiłek, bo to przygotowanie ciasta i nie tylko, żeby inni mogli się bawić. Panie jakby wcześniej muszą się też napracować w pocie czoła, żeby później mogło ta uroczystość też oczywiście dobrze zafunkcjonować. Dziękuję wszystkim moim służbom, wszystkim jednostkom organizacyjnym za ten trud, wysiłek. Dziękuję sołtysom, radnym. Dziękuję pani Agacie, która jest przewodniczącą i która zawsze wkłada swój trud i wysiłek bardzo mocno w to, ażeby dopracować tą organizację. I w ogóle, szanowni państwo, niech rolnikowi szczęści się jak najlepiej w tym jeszcze roku i w kolejnym i oby nie było niespodzianek na przyszłe lata. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże dla wszystkich rolników z powiatu zabieciarskiego. Dziękuję bardzo. Wójt gminy Żądze, pan Jan Molenda, oczywiście wielkie, wielkie brawa. Proszę państwa, teraz podniosła chwila przed nami. Prosimy starostów dożynek, panią Elżbietę Okulińską i pana Grzegorza Sygieta o przekazanie chlebów z tegorocznych zbóż na ręce gospodarzy dzisiejszej uroczystości, starosty powiatu zawierciańskiego, pani Teresy Muchy-Popiel oraz wójta gminy Żądze, pana Jana Molendy. Szanowni państwo, starościną tegorocznych dożynek powiatowo-gminnych jest pani Elżbieta Okulińska z Wilgoszczy w gminie Żądze. Pani Elżbieta Okulińska mieszka w Wilgoszczy wraz z mężem, synem i mamą. Gospodarstwo objęte po rodzicach prowadzą od zawsze. Początkowo była to hodowla krów mlecznych, tuczników i uprawa tytoniu. Teraz doszła także hodowla bydła mięsnego. Obecnie gospodarstwo liczy 40 hektarów, na którym uprawiane są zboża, kukurydza, rzepak, trawy oraz warzywa i kwiaty. Tegoroczna starościna prowadzi aktywny tryb życia, systematycznie trenuje, lubi podróże i perfumy. Z kolei starostą tegorocznych dożynek jest pan Grzegorz Sygiet, który mieszka w Woźnikach i prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 30 hektarów. Gospodarstwo odziedziczone po rodzicach posiada tradycje rodzinne, wielopokoleniowe. Dominującym kierunkiem w gospodarstwie jest produkcja roślinna,
hodowla bydła mlecznego oraz opasowego, która prowadzona jest od kilku pokoleń. W gospodarstwie uprawia się kukurydzę, zboża, trawę z przeznaczeniem na pasze. Gospodarstwo dzięki funduszom unijnym jest w pełni zmechanizowane, a z takich ciekawostek to pan Grzegorz Wracławica zajął pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie Chłop roku 2007. Widzimy, że ten tytuł absolutnie nie stracił na swojej ważności. Bardzo prosimy starostę. I chłop się zupełnie nic nie zmienił z wyglądu. Ja byłem tam, widziałem to i potwierdzam akurat. To cenna uwaga, panie wójcie. Prosimy starostów Dożynek o przekazanie chlebów. Przyjmijcie, gospodarze, ten chleb wypieczony z tegorocznych zbiorów i dzielcie go mądrze i sprawiedliwie, tak, ażeby nikomu go nie zabrakło. Ofiarowanie chleba z tegorocznych zbóż zebranych na terenie gmin powiatu zawierciańskiego to bardzo doniosła chwila. Bardzo proszę o zabranie głosu panią Teresę Muchę-Popiel, starostę powiatu zawierciańskiego, gospodarza naszego powiatu. Dziękujemy bardzo serdecznie i będziemy się starać dzielić sprawiedliwie i rozważnie. Dziękuję. Drodzy rolnicy, szanowni państwo, posłowie, pani senator, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, radni sejmików województwa, powiatu, miast i gmin, zaproszeni goście, mieszkańcy, wszyscy państwo, którzy przyjęliście zaproszenie nas, organizatorów, do wspólnego celebrowania tegorocznego święta plonów, wyjątkowego, jubileuszowego, 25. Jako współgospodarz dzisiejszej uroczystości, któremu po raz pierwszy przypadł zaszczyt świętowania z państwem dożynek gminno-powiatowych, po tym, jak obdarzono mnie zaufaniem i powierzono mi funkcję starosty powiatu zawierczańskiego, pozwolę sobie osobiście powitać mieszkańców wszystkich miast i gmin naszego powiatu. To jest gościnnych współgospodarzy, czyli gminy i rządze na czele z panem wójtem Janem Molendą, przedstawicieli Zawiercia, Poręby, Łaz, Ogrodzieńca, Pilicy, Szczekocin, Włodowic, Kroczyc i Żarnowca. Pamiętając o tym, że rolnictwo jest jedną z głównych gałęzi rozwoju większości gmin powiatu zawierciańskiego, a na obszarach wiejskich mieszka około 36% ogólnej liczby mieszkańców powiatu, nie mogłabym się nie pokłonić nisko z tego miejsca wszystkim tym osobom, które każdego dnia dbają o płody rolne i zajmują się hodowlą zwierząt. Od zawsze ogromnym szacunkiem darzyłam rolników i hodowców zwierząt, bowiem sama także urodziłam się i wychowałam na wsi i zasmakowałam tego życia i tej ciężkiej pracy, o której przed chwilą mówił pan wójt. Tym bardziej potrafię się wczuć w sytuację rolników, którzy ucierpieli po nawałnicach 14 i 16 lipca w Szczekocinach, Żarnowcu, w niewielkim stopniu częściowo w Iżądzach, Kroczycach i Pilicy, gdzie ponieśli straty w budynkach, infrastrukturze, ale przede wszystkim w uprawach rolnych. Co prawda starostwo powiatowe nie ma kompetencji, by finansowo wspomagać rolników, ale wspólnie z Radą Powiatu podjęliśmy szereg działań i apelowaliśmy do wielu instytucji, by wesprzeć rolników w tym zdarzeniu losowym. Żywię nadzieję, że ta nasza solidarność przyniesie zamierzony efekt, a w przyszłości takie zjawiska atmosferyczne będą omijać teren naszego powiatu. Korzystając z dzisiejszej obecności tak znamienitych gości w osobach przedstawicieli parlamentu, sejmiku, instytucji rządowych, apeluję do państwa o objęcie swą troską i wstawiennictwem naszych pokrzywdzonych nawałnicach gospodarzy, by otrzymali należną im pomoc. Nie mogę też z tego miejsca nie podziękować wszystkim tym, którzy okazali wsparcie rolnikom i hodowcom w ich nieszczęściu, jak chociażby strażakom, ochotnikom, służbom i rzeszy ludzi dobrej woli. Z serca państwu dziękuję. Szanowni państwo, dożynki to jeden z najpiękniejszych staropolskich obrzędów rolniczych, od wieków zakorzeniony w naszej kulturze. Coroczne obchody święta plonów stanowią cenny przejaw kultywowania wyjątkowej tradycji święcenia darów ziemi, dzielenia się chlebem oraz wspólnego świętowania. Ten dzisiejszy radosny dzień jest ukoronowaniem całorocznego trudu rolników i ich rodzin. To hołd i wyraz szacunku, tak jak wcześniej wspomniałam,
złożony wszystkim rolnikom za ich ciężką pracę oraz przywiązanie do ziemi. Wspaniałe wieńce żniwne, które dziś możemy podziwiać, zostały przygotowane z zebranych na polach dorodnych kłosów i złotych ziaren zbóż, udekorowanych barwnymi żywymi kwiatami, zielonymi liśćmi, gronami czerwonej jarzębiny, warzywami, owocami oraz kolorowymi wstążkami. Możemy ofiarować je za urodzaj i szczęśliwe zebrane plony. Dożynkowy wieniec oraz bochen chleba wyrażają sens ludzkiej pracy, a także wdzięczność Bogu, który błogosławi ludzkiemu wysiłkowi. Chleb jest tym, co w życiu człowieka powszednie, a równocześnie najważniejsze. Nie chcę przedłużać. W tym uroczystym dniu wszystkim gospodarzom polskiej wsi oraz ich bliskim z serca życzę, by codzienna praca przynosiła pomyślność i satysfakcję, przysparzając bezcennego dobra całemu społeczeństwu. Niech w rodzinnych domach rolników i hodowców zwierząt zawsze panuje spokój, radość i dostatek. Wszystkim, którzy dziś biorą udział w jubileuszowych dożynkach powiatowo-gminnych, życzę udanej zabawy, relaksu, odpoczynku od codziennych aktywności i wszystkiego najlepszego. Wszystkiego dobrego dla Państwa. Kłaniam się nisko i bardzo dziękuję. Pani Teresa Mucha-Popiel, starosta powiatu zawierciańskiego. Zasłużone wielkie brawa. Proszę Państwa, tradycją uroczystości dożynkowych jest dzielenie się dożynkowym bochnem chleba. Bardzo proszę gospodarzy tegorocznych dożynek powiatowych, starostę powiatu zawierciańskiego, panią Teresę Muchę-Popiel i wójta gminy i rządzę, pana Jana Molendę, o podzielenie się chlebem z uczestnikami, mieszkańcami gminy i rządzę oraz powiatu zawierciańskiego.
pan wójt obficie wyczęstował chlebem z tegorocznych zbóż. Zapraszamy, panie wójcie, z powrotem tutaj do nas. Każdy, mam nadzieję, się poczęstował. Jeśli jeszcze tego nie zrobił, to za moment będzie taka okazja, aby właśnie na tych dożynkach dzisiaj tego chleba z tegorocznych zbiorów skosztować. W tym momencie bardzo proszę delegację z wszystkich 10 gmin powiatu zawierciańskiego o złożenie wieńców dożynkowych wyplecionych z tegorocznych plonów. Jako pierwsza wieniec składa delegacja gminy Iżądze, reprezentująca gospodarzy tegorocznych dożynek, a zarazem wszystkie koła gminy Iżądze. Koło gospodyń wiejskich w Iżądzach działa od 1928 roku. Obecnie przewodniczącą koła jest pani Katarzyna Krzętowska. Koło liczy 32 osoby, są to młode kobiety, które chętnie angażują się w organizowanie życia kulturalnego w swojej miejscowości, aktywnie uczestniczą w życiu gminy poprzez uświetnianie swoimi występami artystycznymi różnych rodzajów uroczystości gminnych, dożynek, biesiad czy pikników. Z takich ciekawostek to od 2021 roku panie z KGW nieprzerwanie zdobywają tytuły Miss Wdzięku i tak w 2024 roku trzecie miejsce Miss Wdzięku województwa śląskiego otrzymała pani Karolina Gardas. Panie z KGW są zorganizowane, pracowite, piękne i utalentowane. Dziś będziemy również mogli na żywo sami tego doświadczyć, ponieważ KGW i Żądze zaprezentują występ artystyczny dla wszystkich państwa. Zapraszamy delegację reprezentującą jedyną szkołę rolniczą w powiecie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żernowcu. Szkoła należy do sieci szkół rolniczych prowadzonych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Aktualnie szkoła kształci w zawodach technik agrobiznesu, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik weterynarii, technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych. Dyrektorem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żernowcu jest pani Ewa Śrubarczyk. Zapraszamy gminę Kroczyce. Wieniec dożynkowy przygotowany przez panie z koła gospodyń wiejskich w Wilgocie Murowanej prezentuje zespół pieśni i tańca Ziemia Kroczycka. Zespół powstał w latach 60. XX wieku i od tej pory stale się rozwija, a tworzy go przede wszystkim bardzo zdolna młodzież i młodzi dorośli. Zespół to duma mieszkańców gminy. Wyróżniony został odznaką honorową zasłużona dla kultury polskiej oraz złotą odznaką honorową za zasługi dla województwa śląskiego. Czas na gminę Łazy. Wieniec dożynkowy przygotowały panie z koła gospodyń wiejskich w Wiesiółce. Koło gospodyń to w 2023 roku obchodziło 60-lecie swojej działalności. Koło bierze czynny udział w życiu swojej wsi, gminy i powiatu. KGW z Wiesiółki uczestniczy w przeglądach, konkursach, uroczystościach organizowanych na szczeblu gminy, powiatu czy województwa. Przewodniczącą koła jest pani Joanna Ziaja. Zapraszam gminę Ogrodzieniec. Wieniec przygotowały panie z koła gospodyń wiejskich Białe Damy w Podzamczu. Koło gospodyń wiejskich Białe Damy to jedno z najmłodszych i nowo powstałych KGW w terenie na terenie gminy Ogrodzieniec. Członkowie oraz członkinie pomimo krótkiego czasu funkcjonowania aktywnie uczestniczą w życiu sołectwa Podzamcze i gminy Ogrodzieniec. W roku bieżącym brały udział w gminnym konkursie na najpiękniejszą palmę wielkanocną i najsmaczniejszą babkę. Organizują spotkania integracyjne dla mieszkańców, a dziś Białe Damy reprezentują również lokalną grupę działania Perła Jury. Gminę Pilica bardzo serdecznie zapraszam. Gminę Pilica reprezentuje dziś z wieńcem dożynkowym koło gospodyń wiejskich z Szyc. KGW Szyce działa na terenie wsi od 1956 roku. Obszar działalności KGW Szyce to przede wszystkim udział w akcjach i pracach społecznych organizowanych na rzecz kultywowania lokalnych tradycji, a tym samym wzmacniania poczucia tożsamości z regionem. Koło liczy 8 członkiń, a funkcję jego przewodniczącej pełni pani Marta Kasprzak-Świderska. Koło gospodyń w Szycach to wyjątkowe kobiety, zawsze gotowe do pomocy, dobrze zorganizowane i uśmiechnięte. Z tego uśmiechu w tym momencie cieszą się nasi fotoreporterzy. Gminę Poręba reprezentuje koło gospodyń wiejskich Niwczanki. Koło gospodyń wiejskich w Niwkach założone zostało przez gospodynię w 1953 roku. Na dzień dzisiejszy jest to już trzecie pokolenie, które obecnie działa pod nazwą Niwczanki. W chwili obecnej koło liczy 10 osób. Przewodniczącą jest pani Halina Kułach,
a instruktorem muzycznym Zdzisław Zasuń. Koło gospodyń wiejskich Niwczanki udziela się podczas wielu imprez lokalnych i regionalnych oraz w konkursach artystycznych i kulinarnych. KGW również czynnie prowadzi swoją działalność promującą miasto Poręba oraz działa na rzecz społeczności lokalnej. Zapraszamy gminę Szczekociny. Gminę Szczekociny reprezentują panie z KGW Bonowice, które przygotowały przepiękny wieniec dożynkowy. Koło od początku swej działalności ma na celu zjednanie mieszkańców wsi, zachęcenie ich do minimalnej chociaż aktywności na rzecz mieszkańców i gminy. Jako KGW panie starają się brać udział w różnych konkursach. KGW z Bonowic pielęgnuje tradycje i jednocześnie buduje nowy obraz aktywnego społeczeństwa, zabierając i również zabiegając o środki na realizację planów i zamierzeń w swojej małej ojczyźnie. Tak szeroka i aktywna działalność jest możliwa, bo grupę tworzą ludzie obdarzeni licznymi talentami, chętnie poświęcający swój wolny czas i mający drugi dom w szeregach właśnie koła KGW Bonowice. Gminę Włodowice z kolei reprezentuje koło gospodyń wiejskich KGW w Włodowicach. Historia koła sięga 1925 roku. Wówczas liczyło 12 osób to koło, aktualnie 16 zmotywowanych gospodyń aktywnie promuje kulturę ludową, organizując różne wydarzenia, które celebrują i zachowują regionalne dziedzictwo kulturowe, między innymi poprzez coroczne tworzenie palm wielkanocnych oraz wieńców dożynkowych, tak pięknych jak ten tegoroczny. KGW w Włodowicach samodzielnie organizuje spotkania rękodzielnicze, ucząc się tradycyjnych technik haftowania, robienia kwiatów z bibuły czy robótek na szydełku, co pomaga zachować umiejętności rękodzielnicze. Zapraszamy gminę Zawiercie. Gminę Zawiercie reprezentuje koło gospodyń wiejskich w Bzowie. KGW w Bzowie powstało w 1929 roku. Koło wraz z powstałym przy nim zespołem folklorystycznym Bzowianie działa do dziś. W czasach międzywojennych i powojennych członkinie koła organizowały kursy kroju i szycia, pieczenia chleba i ciast, gotowania oraz prowadziły dystrybucję drobiu. W okresie nasilenia prac domowych prowadzone były ochronki dla dzieci. Obecnie koło bierze aktywny udział w obchodach świąt państwowych, ludowych, jak również świąt kościelnych. Uczestnictwo koła w wielu konkursach folklorystycznych zaowocowało oczywiście licznymi nagrodami. Koło angażuje się również w działalność charytatywną. Gminę Żarnowiec reprezentuje dziś koło gospodyń wiejskich w Żarnowcu. Zapraszamy bardzo serdecznie. KGW w Żarnowcu pod przewodnictwem pani Barbary Sławoń prężnie działa, biorąc udział w różnych wydarzeniach kulturalnych, takich jak Dni Żarnowca, Dary Lata czy Dzień Dziecka. Członkowie organizują spotkania, kultywując tradycje ludowe, reprezentują interesy i działają na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin. Prowadzą również warsztaty kulinarne i rękodzielnicze. Zapraszamy również przedstawicieli pszczelarzy. Serdecznie witamy koło pszczelarzy Zawiercie i koło pszczelarzy Szczekociny, którzy przygotowali dary z uli. Plony prezentowane dziś przez rolników i sadowników powiatu to w dużej mierze zasługa małych podopiecznych pszczelarzy, pracowicie zapylających pola, ogrody i nasze sady. Ceńmy tę ciężką pracę tych maleńkich owadów oraz dbających o ich potrzeby pszczelarzy powiatu zawierciańskiego. Pszczelarzom bardzo serdecznie dziękujemy za ich trud i za ich pracę. Wszystkie przygotowane dziś wieńce dożynkowe na dzisiejszą uroczystość kosztowały oczywiście wiele pracy i zaangażowania i wszystkie wzięły udział w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, którego wyniki zostaną ogłoszone wkrótce. Ja spoglądam na te wieńce i wiem, że jury z pewnością dziś łatwego zadania nie miało. Proszę Państwa, Szanowni Państwo, dożynki są okazją również do uhonorowania rolników, którzy zarówno wynikami produkcyjnymi osiąganymi w swoich gospodarstwach, jak i postawą społeczną wyróżniają się w swoim środowisku. Tym wyróżnieniem honorowane są także osoby, które w aktywny sposób wpływają pozytywnie na rozwój wsi i rolnictwa i to jest ten moment, kiedy my właśnie rolników będziemy doceniać i będziemy ich też zapraszać na scenę. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał odznaczenie zasłużone dla rolnictwa następującym rolnikom i osobom zasłużonym za działalność na rzecz wsi i rolnictwa z gminy i rządze. Ja Państwa bardzo serdecznie teraz zapraszam tutaj na scenę. Zapraszamy pana Andrzeja Warzechę, panią Agatę Cyganek, panią Katarzynę Gołkowską, pana Krystiana Stańczyka,
pana Karola Micułę, pana Wojciecha Ledwocha, pana Damiana Gardasa, pana Adama Stefańskiego, pana Mirosława Słuszniaka, panią Ewę Błaszyk, panią Małgorzatę Gorgoń i pana Dariusza Ciągadlak. Bardzo serdecznie zapraszamy te wszystkie wymienione osoby tutaj do nas. A teraz wielkie brawa dla zasłużonych w rolnictwie. To jest ich czas i to jest przestrzeń i miejsce, w którym od nas powinni usłyszeć brawa, a za moment dostaną właśnie swoje medale. Oprócz osób, które zostały wyróżnione z gminy i rządze, które teraz właśnie wchodzą na scenę, mamy również medal dla pana Włodzimierza Jaworskiego z gminy Kroczyce. Pana Włodzimierza również w tym momencie bardzo, bardzo serdecznie tutaj na scenę zapraszam. Podczas dzisiejszych dożynek odznaczenia w imieniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi pana Czesława Siekierskiego wręczy pan dyrektor Paweł Ściański z Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a towarzyszyć mu będą pan Mirosław Mazur, wiceprzewodniczący Sejmiku Śląskiego, starosta zawierciański pani Teresa Muka-Popiel oraz wójt gminy i rządze pan Jan Molenda. I teraz bardzo proszę o odznaczenie naszych rolników. Thank you.
Proszę Państwa, wielkie brawa dla zasłużonych w rolnictwie. Rolnicy uśmiechnięci. A, jeszcze jedno odznaczenie. Do grona uśmiechniętych jeszcze jeden rolnik za moment dołączy i wtedy będziemy mogli właśnie oklaskami zwinszować tę część naszej imprezy. Teraz oczywiście chwila dla fotoreporterów. Bez wspólnego zdjęcia to się absolutnie nie obędzie, dlatego rolnicy jeszcze bardziej się uśmiechają. Rolnikom oczywiście życzymy, żeby tacy docenieni czuli się nie tylko na dożynkach, ale przez cały rok. Uśmiechamy się serdecznie. I te zdjęcia na pewno będą miały bardzo dużo lajków w przeróżnych przestrzeniach social mediów, ale też pewnie w prasie. Także warto już od jutra, a może nawet od dziś zaglądać. Wielkie brawa! I dziękujemy rolnikom, kłaniamy się im nisko. Proszę Państwa, dzisiaj tutaj jesteśmy wszyscy dla rolników, a ja jako córka rolnika wiem doskonale, że rolnicy bardzo lubią słuchać przeróżnych miłych słów na swój temat. I to jest ten moment, proszę Państwa. Ja bardzo proszę o zabranie głosu pana Pawła Ściańskiego, reprezentującego na dzisiejszej uroczystości ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Panie Pawle, mikrofon jest pana. I wielkie brawa oczywiście dla pana Pawła. Dziękuję bardzo. Szanowna pani starosto, szanowny panie wójcie, czcigodni parlamentarzyści, szanowni goście dożynkowi, wszyscy zaproszeni goście. W imieniu pana ministra Czesława Siekierskiego i całego kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze święto. Niestety pan minister nie mógł uczestniczyć osobiście, natomiast w związku z naszym dzisiejszym świętem wystosował list do wszystkich państwa i serdecznie zapraszam do jego wysłuchania. Zostałem poproszony o krótkie przedstawienie, natomiast list jest krótki, postaram. Minister to może trochę dłużej. Drodzy rolnicy, szanowni goście uroczystości dożynkowych. Święto Dziękczynienia za plony to nasza wspaniała staropolska tradycja, która wieńczy wielomiesięczny trud każdego rolnika. Obecnie, dzięki waszej pracy i sile naszego rolnictwa, Polska nie tylko jest samowystarczalna żywnościowo, ale przyczynia się do wyżywienia innych narodów. W tym roku obchodzimy 20. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, dzięki której nasz kraj osiągnął istotny sukces gospodarczy. Dwie dekady wsparcia polskiego rolnictwa z funduszy europejskich zaowocowały postępem technologicznym, dzięki któremu praca rolnika staje się bardziej efektywna. Pomimo dużych osiągnięć, dzisiaj musimy mierzyć się z nowymi wyzwaniami i zagrożeniami, takimi jak zaburzenia w handlu i dystrybucji wskutek trwającej wojny, występujące choroby zwierząt, roślin i zwierząt, czy spowodowane zmianami klimatu anomalie pogodowe, o których zresztą dzisiaj już mówiono. Te ostatnie w tym roku szczególnie dały się we znaki polskim rolnikom w postaci przymrozków, suszy, ulew i gradobicia. W tych trudnych sytuacjach Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi robi wszystko, żeby nie zostawić rolnikom samych sobie. Otworzyliśmy w Unii Europejskiej fundusze na rekompensaty dla poszkodowanych gospodarstw. Ponadto podejmujemy starania o uruchomienie dodatkowych środków zarówno na szczeblu Unii Europejskiej, jak również na szczeblu krajowym z budżetu państwa. Szanowni rolnicy, niska opłacalność produkcji w 2023 roku, nieracjonalne wymogi Zielonego Ładu oraz nadmierny import produktów rolnych z Ukrainy był przyczyną protestów rolników. Po naszych interwencjach znacząco ograniczono wymogi Zielonego Ładu, czyniąc go bardziej przystępnym rolnikom,
Można powiedzieć, że uczyniliśmy go rolniczym Zielonym Ładem. Po wprowadzeniu uproszczeń i zmian w Zielonym Ładzie na szczeblu unijnym, przy wprowadzaniu uproszczeń na szczeblu unijnym do Zielonego Ładu, bardzo pomocne było wsparcie pana premiera Donalda Tuska. Od czerwca tego roku na nasz wniosek Unia Europejska wprowadziła kwoty określające dopuszczalną wielkość importu wrażliwych produktów rolnych z Ukrainy. Wprowadziliśmy także dopłaty do kukurydzy, dopłaty dla producentów zbóż oraz realizujemy wypłatę tak zwanej pomocy suszowej. Ponadto realizowane są dopłaty do oprocentowania kredytów płynnościowych i wypłacana jest pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich oraz pszczelarzy. Na wszystkie te formy pomocy ze środków krajowych dla producentów rolnych trafiła kwota prawie 6,5 miliarda złotych. Z tytułu unijnych płatności bezpośrednich obszarowych za rok 2023 wypłaciliśmy polskim rolnikom blisko 20 miliardów złotych, co oznacza, że wykorzystaliśmy środki europejskie na poziomie blisko 100%. Obecnie przygotowujemy pomoc finansową, po pierwsze dla gospodarstw poszkodowanych przymrozkami kwietniowymi i majowym gradobiciem. Dotyczy to sadów, plantacji owoców miękkich i winorośli. Po drugie, dla gospodarstw, gdzie plony w dużej części zostały zniszczone przez nawałnice i gradobicia. Po trzecie, oddzielną formą wsparcia będzie pomoc dla gospodarstw poszkodowanych przez suszę i inne klęski żywiołowe. Pomoc ta będzie realizowana w ramach wydatków z budżetu krajowego na rok 2025. Jednocześnie działamy na rzecz stabilizacji rynków rolnych, poprawy dochodów w rolnictwie, wspieramy system ubezpieczeń działalności rolniczej. Drodzy rolnicy, szanowni państwo, te piękne dożynkowe wieńce są symbolem naszej tradycji i kultury. Działalność naszych kół gospodyń wiejskich to nie tylko wspaniałości kulinarne, ale przede wszystkim kultywowanie kultury ludowej i form aktywizacji życia społecznego na wsi. Bardzo wam za to, drogie panie, dziękujemy. Droga młodzieży, w nowym roku szkolnym nadal pogłębiajcie swoją wiedzę, bo to najlepsza forma inwestycji w waszą przyszłość. Życzę wam wielu sukcesów, inspiracji do dalszego rozwoju i zaangażowania również w dziedzinie rolnictwa. Drodzy konsumenci, w tak zwanym łańcuchu od pola do stołu wszystko zaczyna się u rolnika w gospodarstwie rolnym. Tu zebrane plony, zanim znajdą się na naszych stołach, pokonują długą drogę poprzez sektor przetwórczy i handel. W Polsce mamy stały dostęp do produktów spożywczych i żywności wysokiej jakości. Dzięki temu mamy zapewnione bezpieczeństwo żywnościowe, a nasze produkty rolno-spożywcze cieszą się uznanie wśród konsumentów nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Wszystkim uczestnikom dzisiejszej tradycyjnego Święta Plonów przekazuję najlepsze życzenia. Szanowni rolnicy, bardzo wam dziękujemy. Podpisał Czesław Siekierski, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Zgodnie z obietnicą było krótko. Przepraszam, że nie tak krótko, jak być może państwo sobie wyobrażaliście. Szanowni państwo, raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze święto. Też serdeczne pozdrowienia dla przedstawicieli szkół rolniczych od pana ministra Nowaka. Wszystkim rolnikom szczęść Boże. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękujemy. Wielkie brawa dla pana Pawła Szczęskiego, który dziś reprezentuje na naszej uroczystości ministra rolnictwa i rozwoju wsi. A teraz zapraszam pana Roberta Warwasa, pana posła Roberta Warwasa, i prosimy o kilka słów. Bardzo dziękuję, szanowna pani starosto, panie wójcie, szanowni panie pośle, szanowni państwo samorządowcy, drodzy rolnicy, szanowne panie z kół gospodyń wiejskich, druhny, druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej, szanowni mieszkańcy. Bardzo serdecznie dziękuję organizatorom za zaproszenie na te jubileuszowe dożynki w gminie Iżące. Serdecznie gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do tak pięknego udekorowania tego pięknego święta. Święto Plonów to jest czas, kiedy możemy podziękować za owoce całorocznego trudu. Drodzy rolnicy, bo wy tutaj jesteście dzisiaj głównymi bohaterami, bardzo serdecznie wam dziękuję za waszą ciężką pracę. Ta praca oczywiście
prawa natury powodują, że ona nie jest przewidywalna, to co dzisiaj było mówione, różnego rodzaju gradobicia, różnego rodzaju nawałnice powodują, że my tutaj jako politycy, parlamentarzyści, też władze lokalne, samorządowe, wojewódzkie musimy wspierać się. Tak więc tutaj te wszystkie obowiązki wykonujemy i będziemy wykonywać. Ja też tutaj, drodzy rolnicy, chciałem podziękować za te wszystkie spotkania, które się odbywały na przestrzeni ostatnich miesięcy. Też mam tutaj biuro poselskie w Wierządzach, gdzie możemy rozmawiać na temat przyszłości, jak rolnictwo w Polsce powinno się rozwijać. Szanowni Państwo, ja też przy tej okazji chciałem podziękować paniom z kół gospodyń wiejskich, bo tutaj to one dzisiaj są ozdobą dzisiejszego święta i chciałem też podziękować za to kulturowanie tej tradycji narodowej, regionalnej, za to, że zachowujecie tą tradycję na kolejne pokolenia. Dziękuję za te piękne wieńce dożynkowe, które są uosobieniem właśnie płonu tutaj urodzaju, ale też przede wszystkim ciężkiej pracy rolników. Wszystkim odznaczonym tutaj paniom i panom rolnikom, tutaj, którzy przed chwilą odebrali odznaczenia, serdecznie gratuluję. Wszystkim Państwu życzę dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, dobrego świętowania i życzę, żeby nigdy nie zabrakło nam chleba. Szanujmy go i szanujmy ludzi, dzięki którym go mamy. Niech się darzy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Pan poseł Robert Warwas, dziękujemy bardzo. Teraz głos zabierze pan poseł Waldemar Andzel. Drodzy rolnicy, szanowni panie z kół gospodyń wiejskich, szanowni państwo według godności i urzędów, szanowni mieszkańcy gminy Wierządze, powiatu zawierciańskiego, bardzo dziękuję za zaproszenie na dożynki powiatowo-gminne w Wierządzach. Na wstępie chciałem rolnikom podziękować za ciężki trud pracy na roli. To jest bardzo ciężka. Ja sam także pochodzę, mieszkam na wsi. Jestem jednym z 9 dubosów okręgu, ale jedynym, który mieszka na wsi. Często się przyglądam trudnej, ciężkiej pracy rolników. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję za zebrane plony. Chciałem tutaj pogratulować odznaczonym i wyróżnionym rolnikom odznaczeń. Oto najlepsi z najlepszych. Także w szczególności chciałem podziękować paniom z kół gospodyń wiejskich za te piękne wieńce dożynkowe. Wiem, że od wielu tygodni panie przygotowywały wspaniałe wieńce dożynkowe. Także wielkie, wielkie dzięki. I chciałem jeszcze tylko wszystkim rolnikom, mieszkańcom gminy Wierządze, powiatu zawierciańskiego życzyć zdrowia i pomyślności. Szczęść Boże. Dziękujemy bardzo, panie pośle. A ja zapraszam do mikrofonu pana Mirosława Mazura, wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego. Wielkie brawa. Dzień dobry, Szanowna Pani Starosto, Szanowny Panie Wójcie, Szanowni Państwo, mieszkańcy gminy Wierządze, mieszkańcy powiatu zawierciańskiego, ale też goście. Na wstępie chcę podziękować bardzo za zaproszenie, że mogę dzisiaj uczestniczyć w tej uroczystości kończącej rok pracy rolniczej, wielki trud i że mogę dołączyć do tych wszystkich podziękowań, które Państwo dzisiaj otrzymujecie za swoją pracę, której my jesteśmy, jak to się dzisiaj mówi modnie, beneficjentami. My z miast mamy tutaj spichlerz. Szczególnie chcę podziękować, ponieważ tak jak pan wójt powiedział, gmina Wierządze należy do tych gmin w powiecie zawierciańskim, ale i nie tylko, która w zasadzie w większości, a może praktycznie w całości stoi na rolnictwie. Na rolnictwie, które, jak już wcześniej powiedziałem, stanowi dla nas pożywienie i chleb powszedni. Chcę podziękować za wasz trud, chcę życzyć wam i mieć nadzieję, że ta aura, która była w tym roku, była dla was łaskawa, że zbiory obfitowały i chcę życzyć, żeby taki był też kolejny sezon rolniczy, ten zaczynający się już za chwilę na jesień, a przechodzący płynnie w następny rok, żeby
nie tylko aura była łaskawa, ale też wszystkie decyzje podejmowane przez rządzących. Chcę życzyć też Państwu zdrowia, szczęścia, pomyślności, radości, a ponieważ dzień jest dziś świąteczny, podsumowuję ten rok, to składam piękne życzenia wspaniałej zabawy. Mam też jeszcze dla Państwa, Pani Starosty i Pana Wójta, listy skierowane od Marszałka Województwa Śląskiego, od Pana Wojciecha Saługi, który dzisiaj nie mógł niestety dotrzeć do nas i uczestniczyć w tej pięknej uroczystości. W swoich listach do obu Państwa kieruję również gratulacje, podziękowania i życzenia. Kieruję je na ich, na ręce Pana Wójta i Pani Starosty, ale są to życzenia skierowane do wszystkich Państwa rolników powiatu zawierczeńskiego. Wszystkiego dobrego. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Mirosław Mazur, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego. A teraz bardzo proszę o zabranie głosu pana Jarosława Kleszczewskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Zawierczeńskiego. Dzień dobry Państwu. Ja chciałbym zwrócić się do trójki starostów dzisiejszego wydarzenia, dzisiejszych dożynek. Przede wszystkim do pani starościny, która reprezentuje gminę i rządzę, do pana starosty, którzy są dzisiaj starostami dzisiejszego wydarzenia, jak również do pani starosty powiatu zawierczeńskiego, która jest byłą mieszkanką tej gminy. Niecodzienna sytuacja, macie trzech starostów na dzisiejszej uroczystości, notabene wszyscy są z gminy i rządzę. Szanowni Państwo, w imieniu własnym, jak i radnych Rady Powiatu Zawierczeńskiego chciałbym przede wszystkim Państwu podziękować. Podziękować rolnikom za ich trud, za ich pracę, dla wszystkich Polaków, nie tylko dla bezpieczeństwa żywnościowego tutejszej gminy, powiatu, ale całego kraju. Bo jak nawiązując do dzisiejszego kazania w kościele, gdzie mówimy, że rolnicy żywią i bronią, to słuchajcie Państwo, bezpieczeństwo żywnościowe kraju to prawie tak ważny element naszego bezpieczeństwa, jak bezpieczeństwo militarne. Stąd wszelkie ukłony dla Państwa. Życzę, abyście Państwo jako rolnicy, jako osoby, które no, w pewnym sensie patrioci, którzy chcą, walczą z tą ziemią, a przede wszystkim przynoszą nam dobra, dobra, które my możemy konsumować. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności, życzę Państwu zdrowia, obfitych plodów. Chciałbym życzyć, aby Państwo i dziś, i jak od pokoleń mogli dalej pracować na roli, mogli się rozwijać i mogli być z tego dumni. Dziękuję Państwu. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Jarosław Kleszczewski, przewodniczący Rady Powiatu Zawierczeńskiego. Dziękujemy za te wszystkie piękne słowa, które padły z tej sceny. Myślę, że serce rolnika w tym momencie jest bardzo zadowolone. Szanowni Państwo, dzisiejsza uroczystość nie miałaby tak niepowtarzalnego charakteru, gdyby nie zaangażowanie wielu osób, a szczególnie delegacji z wieńcami, które oczywiście musiały wykazać się ogromną pracą przy przygotowaniu tych kunsztownych arcydzieł. Wieńce wszystkie dziś zaprezentowane wzięły udział w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i proszę Państwa, w tym momencie ten sezam się otworzy. Ja już od komisji, od naszych jurorów dostałam kopertę i wiem, jaki jest werdykt i wiem, kto zdobędzie dzisiaj główną nagrodę. Wieniec, który zajmie pierwsze miejsce, będzie reprezentował nasz powiat na dożynkach jasnogórskich. Warto też dodać, że wszystkie delegacje otrzymają dziś nagrody pieniężne, które są ufundowane przez organizatorów. Proszę Państwa, wieńce oceniało jury w składzie pani Marta Stańczyk, reprezentująca powiatowy zespół doradztwa rolniczego w Zawierciu, pani Justyna Janosik, kierownik Biura Terenowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zawierciu, pani Agata Cyganek, przewodnicząca Komitetu Dożynkowego Gminy i Rządze oraz pani Iwona Kuźniak, naczelnik Wydziału Promocji Powiatu w Starostwie Powiatowym w Zawierciu. Wielkie brawa dla naszych jurorów, które pani pewnie krzętnym okiem oglądały wszystkie wieńce. W tym momencie ja przeczytam od trzeciego miejsca. Rozumiem, że emocje już tutaj buzują, dość jest gorąco w ogóle też ze względu na aurę, ale teraz jeszcze kilka dodatkowych stopni mieć będziemy. I oczywiście zapraszamy tutaj do nas przedstawicielki kół, które będą wyczytywane, a o wręczenie nagród bardzo proszę panią starostę powiatu zawierczeńskiego, panią Teresę Muchę-Popiel, pana wójta gminy i rządzę, pana Jana Molendę oraz pana przewodniczącego Rady Powiatu, pana Jarosława Kleszczewskiego. Proszę Państwa,
Ogłaszamy, że na jubileuszowych 25. dożynkach gminno-powiatowych trzecie miejsce i nagrodę w wysokości 600 zł otrzymuje Koło Gospodyń Wiejskich, Lgota Murowana, gmina Kroczyce. Wielkie brawa, zapraszamy. Zapraszamy przedstawicielki tego koła tutaj właśnie po odbiór nagrody. Chyba się panie nie spodziewały, bo nie widzę tutaj na podorędziu tak zwanym pani, więc z zaskoczenia ten werdykt przyszedł. Zapraszamy tutaj na scenę i za moment właśnie panie z Koła Gospodyń Wiejskich Lgota Murowana będą mogły odebrać swoje nagrody. Ja może jeszcze dopowiem, bo w momencie, kiedy pojawią się potem nagrody, nie chcemy ich nazywać pocieszenia, ale te nagrody, które wynagradzają cały trud, to również wszystkie tutaj koła będziemy prosić. Więc dobrze by było, żeby delegacje wszystkich kół tutaj już były całkiem blisko, bo w momencie, kiedy wyczytamy drugie i pierwsze miejsce, to będzie bliżej wejść na scenę, a potem i tak wszystkie delegacje zaprosimy tutaj do nas, także warto już, żeby koła gospodyń wiejskich w tym momencie tutaj zjawiły się bliżej sceny, a to już jest chyba ten moment, że będziemy wręczać nagrodę za trzecie miejsce, nagrodę pieniężną w wysokości 600 zł dla koła gospodyń wiejskich Lgota Murowana. Wielkie, wielkie brawa. Koła oczywiście zostają na scenie, bo to bez zdjęcia pamiątkowego nie mogłoby być. Także już wiemy, kto zajął miejsce trzecie. A teraz proszę państwa, drugie miejsce i nagrodę 800 zł otrzymuje Koło Gospodyń Wiejskich i Żądze. Zapraszam serdecznie gospodarzy. Możemy sobie loża zjeść. I Żądze znają teren, więc szybciej przyjdą na scenę. Bardzo, bardzo dobrze. Zapraszamy po odbiór drugiej nagrody. Czyli taki srebrny medal wicemistrzostwo właśnie dzisiaj dla Iżądz. A skoro już znamy miejsce trzecie i miejsce drugie, to czas na to najważniejsze. Pierwsze miejsce i nagrodę 1000 zł jury przyznało dla Koła Gospodyń Wiejskich Białe Damy spod Zamcza. To koło dzisiaj reprezentuje gminę Ogrodzieniec oraz lokalną grupę działania Perła Jury. Wielkie, wielkie brawa. Piękny, wielki wieniec. To ten wieniec będzie reprezentował właśnie nasz powiat na dożynkach jasnogórskich. Te dożynki, jak pamiętamy doskonale, odbywają się zawsze w pierwszą niedzielę września. Także nie wiem, czy państwo się będą wybierać, czy gdzieś tam będą śledzić w mediach. To wtedy warto wypatrywać tego wieńca największego na naszych dzisiejszych 25 dożynkach, bo z pewnością to ten wieniec będzie rywalizował z innymi i miejmy nadzieję, że wygra na Jasnej Górze i że będziemy mieć ten złoty wieniec w tym roku dożynkowy. Wielkie brawa i zapraszamy panie z Koła Gospodyń po odbiór nagrody. A teraz brawa oczywiście nie milkną, a ja teraz zapraszam delegację wszystkich kół gospodyń wiejskich, które wzięły udział w naszym konkursie na wieniec. Zapraszam tutaj na scenę i będą wręczane nagrody i właśnie nagrody za udział i takie pamiątkowe nagrody, które pozwolą zawsze ciepło myśleć o tych dożynkach i Żądzach. Bardzo serdecznie zapraszam gminę Łazy, czyli koło gospodyń wiejskich w Wiesiółce. Zapraszam gminę Pilica, koło gospodyń Strzyc. Zapraszam gminę Poręba, koło gospodyń wiejskich Miwczanki. Zapraszam gminę Szczekociny, koło gospodyń wiejskich Bonowice. Gminę Włodowice zapraszam, czyli koło gospodyń wiejskich w Włodowicach. Gminę Zawiercie, koło gospodyń wiejskich w Bzowie. Oraz gminę Żarnowiec, którą dzisiaj reprezentuje koło gospodyń wiejskich w Żarnowcu. Mam nadzieję, że jeżeli nikogo nie pomyliłam i nie pominęłam, jeżeli tak się zdarzyło, to proszę tutaj przyjść i mnie szturknąć i wtedy oczywiście to wszystko będziemy naprawiać. Zapraszamy piękne panie i myślę, że w tym momencie gromkie brawa bardziej byłyby niż wskazane, bo ja sobie nie wyobrażam, ile to trzeba mieć cierpliwości przede wszystkim, żeby taki ładny, taki piękny, wyjątkowy wieniec mógł powstać i mógł cieszyć nasze oko. Fotoroper.
To są oczywiście brawa dla naszych pięknych pań z kół gospodyń wiejskich, a jeżeli ktoś będzie chciał brawami również nagrodzić naszą orkiestrę, której dziękujemy bardzo serdecznie, to będzie taki moment, bo po części oficjalnej krótki koncert orkiestry dętej z Giebła również dziś przed nami. Tutaj procedura trwa i nie ma się co dziwić, że ona będzie troszeczkę dłuższa, bo przecież mamy dużo uśmiechniętych pań, które przyszły tutaj po swoje nagrody. Więc ja w tak zwanym międzyczasie, którego nie ma, przypomnę Państwu, że dziś naszymi partnerami i sponsorami są Tauron Zielona Energia, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Stowarzyszenie LGD Perła Jury oraz firma HBT Kroczyce. Dziękujemy bardzo serdecznie sponsorom i partnerom, bo to również dzięki nim dziś w Irządzach może być tak pięknie podczas 25. jubileuszowych dożynek powiatowych. Wydaje mi się, że już wszystkie panie są mocno uśmiechnięte, więc już chyba wszyscy dostali nagrody. Zatem ja Państwa proszę jeszcze raz o wielkie brawa dla wszystkich kół gospodyń. Dziękujemy Wam, drogie panie. Pięknie wyglądacie i czekamy na kolejne więcej już za rok. Proszę Państwa, dziś mamy jubileuszowe dożynki, to i organizatorzy nie oszczędzali. Jeszcze jeden konkurs przed nami, jeszcze jedno rozstrzygnięcie. Miejscowości powiatu zawierciańskiego z roku na rok są piękniejsze. By docenić dbałość mieszkańców o wizerunek swoich małych ojczyzn i aktywność społeczną, Zarząd Powiatu Zawierciańskiego ogłosił konkurs na najlepszą miejscowość powiatu zawierciańskiego 2024 roku i jest to nagroda w dwóch kategoriach przyznawana. Pierwsza kategoria, najlepsza stolica powiatu, przeznaczona dla 10 stolic gmin powiatu, czyli dla Zawiercia, Poręby, Łaz, Ogrodzieńca, Pilicy, Żarnowca, Szczekocin, Irząd, Kroczyc oraz Włodowic. To jest pierwsza kategoria, o której jeszcze dziś na tej scenie usłyszymy. Oraz mamy też drugą kategorię. Tym razem jest to kategoria na najlepsze sołectwo powiatu. I tutaj ważna informacja, że warunkiem uczestnictwa było zgłoszenie miejscowości do konkursu przez prezydenta, burmistrza, wójta, sołtysa lub przewodniczącego zarządu osiedla. Skoro ogłosiłam, że jest konkurs, że był konkurs, że już są zwycięzcy, to w tym momencie bardzo serdecznie zapraszam na scenę przewodniczącą komisji konkursowej, którą będziemy bardzo prosić o ogłoszenie wyników. Zapraszamy na scenę panią Beatę Szydłowską, naczelnika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, w Starostwie Powiatowym. Wielkie, wielkie brawa. Z kolei o wręczenie nagród prosimy panią Teresę Muchę-Popiel, panią starostę powiatu zawierciańskiego oraz przewodniczącego Rady Powiatu Zawierciańskiego, pana Jarosława Pleszczewskiego. Pani przewodnicząca może ogłaszać. Wszyscy czekamy. Myślę, że najbardziej te stolice i te sołectwa zgłoszone. Zaraz się wszystko okaże. Witam Państwa. Mam zaszczyt ogłosić wyniki tegorocznego konkursu. Obrady były bardzo burzliwe. Pani starosta chciała oczywiście same pierwsze miejsca, jednakże komisja, stojąc na stanowisku, że jednak trzeba wybrać najpiękniejszą z najpiękniejszych, postanowiła, co następuje. Trzecie miejsce na najpiękniejsze sołectwo zajęło miejscowość Skarżyca. Skarżyce, wielkie brawa, zapraszamy Skarżyce. Proszę panią starostę o wręczenie. Zapraszamy przedstawicieli sołectwa Skarżyce. O, przepraszam. Cześć.
Także proszę Państwa, teraz na wolny weekend to koniecznie do Skarżyc trzeba będzie pojechać i zobaczyć, jak tam pięknie mają, skoro trzecie miejsce zapraszają, więc przyjedziemy, przyjedziemy. Czas na drugie miejsce. Drugie miejsce zajęły ex aequo dwie miejscowości, a mianowicie Pradła i Szyce. Pradła, Szyce. Poprosimy przedstawicieli obydwu sołectw. I gratulujemy oczywiście bardzo, bardzo serdecznie. Czas na złoto. Pierwsze miejsce również ex aequo zajęło Podzamcze i Góra Włodowska. Wielkie gratulacje, wielkie brawa. Korzystając z okazji, chciałabym również bardzo podziękować za bardzo ciepłe przyjęcie we wszystkich miejscowościach. Bardzo klimatycznie i piękny powiat mamy. To prawda, dlatego ja z tymi weekendami to absolutnie nie żartowałam. Moglibyśmy sobie zrobić takie wakacje właśnie na terenie naszego powiatu. Pierwsze miejsce to na środek, zapraszamy, śmiało, śmiało. Przewodnicząca, to teraz druga kategoria. Słowo się rzekło. W drugiej kategorii, czyli na stolicę powiatu, mamy tylko jedno miejsce. Pierwsze miejsce stolicą powiatu zawierciańskiego w 2024 roku zostało Zawiercie. Wielkie, zapraszam, wielkie brawa. Zapraszamy panią Pyszko. Pani Prezydent Miasta Zawiercie, Pani Anna Nemś, wielkie, wielkie brawa i gratulacje oczywiście, bo Zawiercie na ten weekend też płatniemy. Dziękujemy i raz jeszcze gratulujemy wszystkim nagrodzonym, a jeżeli ktoś sobie pomyślał, o moje sołectwo to w tym roku bez nagrody, to przecież 26 dożynki przed nami. Wprawdzie rok trzeba poczekać, ale Państwo sami to doskonale wiedzą, że zleci. Proszę Państwa, dziękujemy wszystkim za ogromne zaangażowanie w przygotowanie dzisiejszego święta i powoli już kończymy tę część oficjalną dzisiejszych jubileuszowych
25 dożynek powiatowych. Oczywiście to nie znaczy, że kończy się cała impreza. Nawet nie chciałabym powiedzieć, że ona się teraz dopiero zaczyna, bo to jest teraz, przechodzi po prostu w drugi rozdział swojego istnienia i za moment będziemy się poddawać rozrywce. I to naprawdę na najwyższym poziomie. Organizatorzy o wszystko dla nas zadbali. Ja już zdradzając powiem, że na początek będzie to występ artystyczny wspomniany już przeze mnie, czyli orkiestra Dęta z Giebła kilka kawałków muzycznych dla nas przygotowała, ale na zakończenie tej oficjalnej części, ja w tym momencie bardzo proszę orkiestrę Dęta z Giebła o odegranie roty. Bardzo serdecznie dziękujemy. Życzymy Państwu przyjemnej drugiej części naszego świętowania. Dziękujemy szanownym gościom i bardzo dziękujemy dzisiejszym gospodarzom naszych jubileuszowych dożynek powiatowo-gminnych. Dziękujemy Pani Teresie, Pani Staroście Powiatu Zawierciańskiego, Pani Teresa Mucha-Popiel i Panu Wójtowi Gminy i Rządze, również Panu Janowi Molendzie. Dziękujemy. Z naszymi gospodarzami jeszcze będziemy się tutaj spotykać przy okazji różnych konkursów, bo jeszcze nie wszystkie nagrody rozdaliśmy. Mamy coś, proszę Państwa, w zanadrzu. A teraz zapraszam na występ artystyczny orkiestry Dętej z Giebła.